Tam tararam, Pokémon Zeta! Siemanko, z tej strony Kazmir, kontynuujemy naszą podróż przez region Zeta. Do naszej drużyny dołączył Kuluzix, czyli Sewiper. Słuchajcie, ten Sewiper został mi dany przez jednego z mieszkańców tutaj miasteczka Fianga, a tymczasem my ruszamy dalej przez drogę 306. Zobaczymy, gdzie to dojdziemy. Worek jak zawsze towarzyszy mi i poprowadzi tą drużynę do zwycięstwa. O, walczymy znowu z dziadkiem. Gentleman B, Gentleman Pszczoła. Wystawia Poliwaga. No świetnie. Nie będzie trudna walka. Zaczniemy od fake-outu. Poliwag już musiał się zasłonić, a tymczasem Vital Throw. Poliwag rozpoczął taniec deszczu. A my bang. O, worek, worek. Arm Thrust. O, szybki ten Poliwag. Szybki. Ale niezbyt, nie za szybki dla worka. 325 punktów doświadczenia dla niego. Worek nauczył się Knock Off. To jest atak typu ciemnego, który pozwala zabrać przeciwnikowi jego przedmiot, który trzyma. Hej! Chcę się skoncentrować na łowieniu tutaj. Na łowieniu, no. Na łowieniu. I Fisherman Moore chciałby ze mną zawalczyć i wystawia Magikarpia. Magikarpia. Ale on już jest na poziomie 15, więc będzie znał jakiś sensowny atak. Jak zwykle zaczynam od fake-outu. Przynajmniej ten atak pozwala osłabić przeciwnika. 162 punkty expa. No nie, nie ma źle, nie ma źle. Myślę, że worek tutaj pociśnie całą ścieżkę. Ojej. Silny, silny. Dobry defensywnie ten Magikarp. I wspinamy się dalej. 162 punktów expa. Kazmir pokonał Rybaka Mura. Dammit! No cóż, to nie był najlepszy mecz, prawda? I 512 punktów. 512 kasy do nas. Kogo tutaj mamy drugiego? Truska. No słuchajcie, może dam się wykazać. Komu mogę się dać wykazać? Wonszowi się dam wykazać. Czyli, aha, Wonsz, a ja go miałem Kuluzix nazwać. A to nazwę go w następnym odcinku. Walczymy z... Hej, hej, chciałbyś zawalczyć? To będzie walka podwójna z dwiema dziewczynami. Bliźniaczkami Anną i Lizą, które wystawiają Sentreta i Zigzaguna. Dwa normalne Pokémony, które nie powinny stanowić żadnego wyzwania dla worka. Świetnie. O, Sentret zna Quick Attack. Atak, który ma priorytet w czasie rozpatrywania przez walki. Ale nic strasznego dla worka. Nic strasznego dla worka. Świetnie. Dwa ataki wystarczyłyby pokonać Sentreta. Genialnie. Jeszcze raz Arm Thrust. Jeszcze raz Poison Tail. I to powinno być w zupełności wystarczające, by pokonać Bidufa Pokémona Bobra. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Bang, bang, worek, myk. Jazda. Jedziemy dalej. Chcesz mi coś powiedzieć? O, nie płacz. Nie jesteś najlepszym trenerem. Ja jestem najlepszym trenerem. Nie ma co płakać. Dobra, ty będziesz miał latający, a może nie? Da-da-da-da-da-da-da-da. Circus. Czyli da-da-da-da-da-da. Cyrk. O, cześć! Walczmy! Kim ty się mienisz? Jongler Ray wystawia Apon, małpkę. Pokemona, małpkę. A ja na to co? Arm Thrust. Arm Thrust. I raz, dwa, trzy. O, żeż ty. Vital Throw. Cios witalny. Pięknie, super worek. O to chodzi właśnie. 330 punktów expa dla ciebie. Świetnie. Tak, przegrałeś, przyjaciel, przegrałeś. Co chcesz mi jeszcze powiedzieć?
powinienem skupić się na żonglowaniu, a nie na trenowaniu Pokemonów. Zgadzam się z tobą, nie najlepiej ci to idzie. Nie masz szans w porównaniu z moimi umiejętnościami rybackimi. Rybak Kinman wystawia Goldin. Fake out. Pięknie, cios krytyczny. Goldin musiała się zasłonić. A mi Oranberry przywróciło życie. No, no super, po prostu żyć nie umierać. I bang! Raz! Cios krytyczny! Worek! No fenomenalnie! Robisz dzisiaj robotę. Wystawiasz Goldin. Drugą. Czy warto zmieniać Pokemona? Chyba nie warto. Dawaj, worek. Niedobrze. Cios krytyczny, ale tylko 3 razy. No cóż, worek, nie będę ryzykował straty ciebie, więc wystawię wąsza. Wąż. Dawaj, wąż. Do boju. Do boju, wąż. Poison Tail. Trujący ogon. Świetnie. 122 punkty expa dla worka. Damn it! To nie był najlepszy mecz, prawda? No ci rybacy mają cały czas te same teksty. A my szybciutko idziemy się uleczyć, a ja zaraz wracam do was. No cóż, w drodze do Pokémon Center zaczepili mnie ci dwaj Pokémon Rangerzy i mówią, że stoją tutaj na moście, ryzykują do końca swojego życia, wyzywając każdego trenera, który przechodzi obok. Oraz słuchajcie, mamy 2 Pokémon z przodu. Jedni z nich jest... Orzesz. Kurczę, ale byś mi się teraz worek przydał. Może ja mam jakiegoś pułszyna? Mam super pułszyna, to bym cię podleczył. Może zużyję super pułszyna na ciebie. Świetnie, dostaniesz 50 punktów życia, natomiast wąż Poison Tail może na Skitty. Skitty jest słabsza. Nie. O, całe szczęście. Atak śpiewu usypia. No cóż. Arm Thrust. Nie warto chyba. Oni tak są szybsi ode mnie. Na Apoma i Poison Tail na Skitty. Apom obniża celność mojego wąsza, który się będzie nazywał Cool Six. No, jak widzicie tutaj nade mną. I wystawiasz Mienefu. Arm Thrust, ja użyłem Arm Thrust, serio! Jeszcze raz Arm Thrust i Poison Tail na Mienfu. Ej, pan Pokemon Mopka użył łaskotek. No cóż. Pięknie, cios krytyczny, ale szkoda, że tak mało to zadało. No cóż. 156 punktów expa i wąż na poziomie wyżej. Świetnie. Knock off na Mienfu, chociaż i tak szybszy będzie pewnie wąż. O, proszę, wąż nie trafił. A Mienfu medytuje. Cóż, chyba jednak nie był to za dobry atak. Ponieważ nie był w stanie nawet dobić Mienfu. Świetnie. Pokonani. A dobra, to nie idziemy do Pokémon Center. Jak już worek jest wyleczony, to nie ma sensu. Lubię czapki baseballowe. Są przyjemne i łatwe w noszeniu. Kolejny trener w serii. Lubię moje shorty. Młodzieniaszek Evan wystawia Zigzaguna. Kim jest Zigzagun w stosunku do mojego worka? Nikim. On jest nikim. Ojej, nie trafiłem. A Zigzagun mi tylko obniża celność, obniża atak. Ale worek, bang, nie ma. Nie ma mojego przeciwnika. I już na 21 poziomie. Świetnie. Moja czapka baseballowa nie mogła mnie osłonić. Blasfemy.
Blasfemii to jest bluźnierstwo? Bodajże tak. Moja ulubiona drużyna baseballowa to Pokemariners. Super. Kto to teraz będzie? To będą Pokemony robaczki. Weźmiemy, trenujemy worka, niech będzie. Chciałbym mieć dziewczynę. A zbieram Pokemony robaki, ale chciałbym mieć dziewczynę. Fajnie. Łowca robaków Gilbert chciałby ze mną zawalczyć. Wystawienie Minkandę. Hej, to w sumie może dam radę coś porobić z tą Minkandą. Ona w końcu jest typem robaczywo-kamiennym. Armfrost. Oj, chyba jednak nie. Chyba to jest not very effective. A, Minkanda używa Sand Attack. Ojej. Może knock-off. Może knock-off coś pomoże. Cios krytyczny. Nie fajnie. A Minkanda mi obniża tylko celność. Ach, knock-off, dawaj! Co? Nie. Nie, no to nie ma sensu w takim razie, słuchajcie, nie ma to sensu. Wpuścimy może do drużyny, jak zwykle. Delilah! Rób swoje! Furia drapania. Łatwizna. Pięknie, Delilah. Liczyłem na ciebie pod tym względem. Jesteś jak zawsze świetna. 96 punktów doświadczenia dla ciebie, 256 dolców dla mnie. I walczymy z tym. Moje Pokemony znają więcej ataków niż Splash. Obiecuję. No to pochwal się, kogo znasz. Kogo ty tam masz? Finion. Ładna rybka. Nie wiem, jaka to może być rybka. Jak ktoś ma propozycję, jaka to jest rybka, to piszcie w komentarzu. Bo patrzę na tego Pokemona i mi się nie kojarzy z żadną rybką. Była jakaś taka luminescencyjna rybka. Tylko nie wiem, jak ona się nazywa, słuchajcie. Dobra defensywa, słuchaj, Finian. A ja jestem zakochany? No nie. Nie wierzę. Nie, ooo. Całe szczęście. Wszystko poszło, skończyło się dobrze. I wystawiasz jeszcze jednego Finiana. Nie, nie chcę zmieniać. Rybak Abich. O rany, cios krytyczny. Czy my się boimy ciosu krytycznego kolejnego? Nie. Nie boimy się ciosu krytycznego. Worek jest silny. Worek sobie da radę, jak zawsze zresztą. Demet, to nie był najlepszy mecz, prawda? I 512 dolców dla mnie. Chcesz mi coś jeszcze ciekawego, fajnego powiedzieć? Że chciałbyś ze mną jeszcze kiedyś zawalczyć? No, jeszcze kiedyś zawalczymy, może jak kiedyś będziesz chciał, to daję, zadzwonisz do mnie, sobie zawalczymy. A ja sobie podleczę troszeczkę worka. Tu są jeszcze dwa fishermeni, z którymi mogę zawalczyć. No, cześć! Hej, dzieciaku! Zbieraj formę i walczmy! Wystawiasz karwanę. Karwana jest typu ciemnego. Ma umiejętność twarda skóra. No ale to nic w porównaniu z workiem, który ma bardzo dużo życia i zna Armfrost. O rany, a to za każdy atak mi będzie odbierał życie. Nieważne, worek se poradzi, tak czy siak. Karwana padła i 221 punktów expa dla worka. Świetnie. Kolejna karwana. Okej, okay. I worek używa Armfrost. I dwa. Znowu ma mało życia, ale to nieistotne, ponieważ karwany już nie ma. A worek dostaje 221 punktów expa. No, worek. Mam nadzieję, że sobie podlevelujesz solidnie. Potion dla ciebie. Raz, dwa. I idziemy dalej, kolejnego rybaka pokonać. O nie, to jest pływak. Czasem, kiedy pływam, widzę świetne rzeczy pod wodą. No, może pokażesz mi jedną z tych świetnych rzeczy, co są pod wodą. Poliwak na 17, bo ma tą umiejętność hipnoza. Kurczę, żebyś ty tylko nie użył tej hipnozy.
Fake out na dzień dobry i Vital Throw. To jest... Cios krytyczny. Co ty mi robisz? Ty mi nic nie robisz. Vital Throw. I dziękuję, pozamiatane. Nie macie. 217 punktów expa. 22 poziom. Chcę się nauczyć Smelling Salt. Tak, naucz się Smelling Salt. To jest cios typu normalnego. 60 ataku. Na pewno więcej niż knock-off. I zadaje podwójne obrażenie, jeżeli przeciwnik jest sparaliżowany. Aha, i dodatkowo leczy z paraliżu. O, nauczy się Smelling Salt. Ten atak może się przydać. Cześć. Walcz ze mną. Myślę, że... Mam nadzieję, że jesteś gotowy na porażkę. Trenowałem moje Pokémony ryby latami. Rybak Wodrej chciałby ze mną zawalczyć i wystawia... Fibasa! Dobra, Smelling Salt. Zobaczymy, jak to tam... Co to będzie robić. Nie ma to jak worek. Nie ma to jak worek. Worek OP. Cios krytyczny. Szkoda, ale nic to nie robi. 138 punktów expa. Dammit, to nie był najlepszy mecz, prawda? No nie był to najlepszy mecz w twoim wykonaniu. Cześć, ty walczysz? Hej, dzieciaku! Nie jesteś nawet wart mojego czasu. I nikogo będziesz miał. Ludwiska wystawiasz. Ludwiska. Takie serduszko. Słodziutki. Fake out, od tego zacznę. I dobiję cię... Smelling Saltem. O, to za mało, żeby cię dobić. Ale już, już właśnie teraz Smelling Salt. I nie macie. 400 punktów expa! Jeszcze... Tak, chcę więcej tego expa. Aż 400! No to hej! No to hej, to ja tego chcę! Smelling Salt. Może jednak leci, leczę Super Potion. Kurczę, obniż mi atak. Nie, nie, nie lubię cię już. Nie lubię cię już, Ludwisku, Ludwiczku. To jest Luf Disk. Ten. Dysk miłości. Dysk miłości. No w sumie wygląda jak serduszko, nie? No to można mu zostawić, że w sumie jest takim dyskiem miłości. Cóż, to nie był najlepszy mecz, prawda? I 512 punktów dla mnie. Znaczy punktów dolarów, dolców. Pieniędzy. Moje umiejętności walki nie mają sobie równych. Rybak Wolna wystawia Magikarpia. Rigi. Fake out. Na dzień dobry. I dobijemy cię Armfrastem. Taku, serio. 3 i nie ma Magikarpa. Świetnie, Parek, jak zawsze. Można na ciebie liczyć. 138 i poziom 23. Wystawia kolejnego Magikarpia. O nie, użyłem fake-outa. A nie, Armfrast. O, już myślałem, że fake-outa, przecież ten fake-out by nie zadziałał w tej rundzie. Smelling Salt. Dobijamy. Myk worek! I nie ma! Pięknie, pięknie, jak zawsze pięknie. Cóż, to nie był najlepszy mecz, prawda? No nie był to najlepszy mecz w twoim wykonaniu. To jeszcze pokonamy tego rybaka. Chcesz mieć dobrą wędkę? Pokonaj mnie i resztę, potem porozmawiaj z rybakiem na końcu tej ścieżki. O, tak jak pokonamy wszystkich rybaków, to dostaniemy nową wędkę. Dobrą wędkę, już nie starą wędkę. Dobrą wędkę. Rybak Kerni chciałby ze mną zawalczyć i wystawia... Fibasa! Idź worek. Użyj... Fake outa, od tego zaczniemy. Jak zawsze zresztą. O rany, połowę życia mu zjadło. I używasz tackle, a ja Smelling Salt. Nie ma! Nie ma! Mix. I kolejny Fibas. A ja tymczasem co? A ja... Wąchaj... Wąchaj Smelling Salt... Wąchaj sole. Wąchaj sól. Wąchaj sól. 131 punktów expa. Pięknie. Dammit, to nie był najlepszy mecz, prawda?
No nie, bo to najlepszy mecz. Słuchajcie, przerwa, idę się podleczyć, bo mi się kończą PP. I już jestem z powrotem. Mykamy dalej. I kolejny rybak. Nie jestem najlepszym rybakiem na świecie. I zmiażdżę cię! Zobaczymy. Zobaczymy. Rybak Patterson chciałby ze mną zawalczyć. I wystawia miona. Idź worek. Fake out na dzień dobry. Finion musiał się zasłonić. I rozpoczął się taniec deszczu. Na tyle Vital Fro powinien wystarczyć, żeby cię dobić. Świetnie. 215 punktów expa. Kolejny Finion. Żaden Finion nie jest mi straszny. Vital Fro. Ach, to było za mało, żeby go pokonać. Zacznijmy od Armfrosta. Dobiłem go Armfrostem. Świetnie. I ile punktów expa dla mnie? Mam nadzieję, że dużo. 215. Świetnie. Czy ja z tą walczyłem? Tak, walczyłem. Z tobą nie walczyłem. Jestem tak świetnym rybakiem, że raz złapałem 3 magikarpie. Naraz! No, masz się czym chwalić, masz się czym chwalić. Ciekawe, jakie miały poziomy. Remoraid. To już jest jakiś Pokémon, to już jest niezły Pokémon. Ale ma chyba bardzo niską defensywę, skoro... O kurde, Psybeam. Nie podoba mi się ten, no, nie ma sensu, żeby worek zostawał na drugiego takiego Remoraida. Wystawimy naszego typu ciemnego, czyli Chytruska. Dawaj, Chytrusku! Zmiażdżysz go! Użyj... Faint Attack. Co? Połowę życia mi zjadło? Jeszcze raz. Urany, bardzo dobre te Remoraidy. Naprawdę silny Pokémon. No, rany. Dobra. Cześć. Przybądź jeden, przybądźcie wszyscy. To jest wyzwanie rybaków. Pokonaj każdego rybaka na tej ścieżce, a zupgrade'uje twoją starą wędkę do dobrej wędki. Genialna umowa. Hej! Wow! Już zrobiłeś to wyzwanie! I wow! Masz starą wędkę! Masz... Chcesz zamienić... starą wędkę na dobrą wędkę? Tak. I otrzymano dobrą wędkę. Umieszczono dobrą wędkę w... Lola, items pocket? Kieszeni na przedmioty. Proszę i miłego łowienia. Czy myśmy to złapali Pokémona? Nie, nie złapaliśmy. To jest Poliwag! Poliwag będzie mój! Dobra, zaczniemy od fake-outu. I wystawimy oczywiście kogo? No pasożyta, jasne, że pasożyta. Daję pasożyt. Używa bubble. Poison powder? Czy stun spore? Może Poison Powder. Świetnie. Jest zatruty. I teraz. Nie. Ja nie chciałem atakować. Nie. Dobra, bug. Nuzlocke Ball. Idź! Nuzlocke Ball! I razem! Raz, dwa, trzy! Myk! Mój! Poliwag jest mój! Nazwę cię... Poliwag, Pokémon Kianka. Możliwe, by zobaczyć... wnętrzności takie spiralne tego Pokémona poprzez jego bardzo cienką skórę. Jednakże... Jego skóra jest bardzo rozciągliwa. Nawet
ostre kły odbijają się od niej. Nazwę cię... Kian. Kianku Reeves. Wystarczy? Nie. Nazwę cię Reeves na razie. Kianku Reeves. Kianu Reeves. To będzie Kianku Reeves. I został przeniesiony do ławki rezerw. Spoko. A my idziemy dalej. Na ścieżkę 307. To można złapać kolejnego Pokemona. Ale bomba. Dobra. To idzie tu, a to idzie... Na co mi mój inżynier, skoro i tak nie mogę stwarzać rzeczy? Ja też jestem inżynierem. I ty jesteś inżynierem. Może ja też powinienem mieć zmienić taki mój wygląd na inżyniera. Jak się będzie dało, to zrobię później. Wystawiasz Magnemite'a. Vitalfro. Kurczę, Thundershock całkiem sporo mi zrobił. A ty wytrzymałeś to używając Sturdy. Podleczę worka. Super Potion. Kolejny Thundershock. Thundershock to byłby szok prądowy. Kurczę, jaki on jest szybki. Jaki on jest szybki. Dobra, to wystarczyło, żeby pokonać. Dobra, słuchajcie, muszę odebrać telefon, zaraz wracam. No już jestem, sorry, ważne rzeczy się dzieją. A my tymczasem kontynuujemy tą walkę i zastanawiam się, czy zmieniać worka. Nie, nie zmienię worka. Mam nadzieję, że tym razem ten Pokémon nie będzie miał... Ale fajny, ale on jest fajny. Chciałbym takiego mieć. Arm Thrust. Dawaj worek. Raz! Dwa! Jeszcze raz! Nie! Worek, nie! Całe szczęście. Całe szczęście, że to przeżyłeś. O rany, aleś mnie zmartwił teraz. Aleś mnie zmartwił. 223 punkty XP i poziom 24. Pokonałem inżyniera jakiegoś tam. Nie, moje potężne Pokémony. No faktycznie miał potężne Pokémony. $864. Dobra, słuchajcie, wiem już, na czym skończymy ten odcinek. Worek ewoluuje. Wow. Dawaj, worek. Worek? Worek ewoluował w Hariyamę. Już naprawdę silny Pokémon. Dobra, wyglądał niepozornie. Wcześniej wyglądał niepozornie, ale teraz... Niesamowite. Mamy naprawdę potężnego Pokemona w naszej drużynie. Jaki on jest wielki, o rany. Dobra, słuchajcie, na tym kończę nasz odcinek. Worek ewoluował. Hariyamę, jakie są teraz twoje staty? O mój Boże. Dla porównania na przykład Sewiper, nie? 68 ataku! 68 ataku! Damn it! To będzie powerhouse! Dobra, słuchajcie, dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!